Siemanko, za chwilę będzie naprawdę duża szansa na trafienie jakiejś dobrej ikony, ponieważ będzie 9 ikon, czyli 3 piki 90 plus do wyboru, jeden na moim koncie, a dwa na kontach widzów. Zobaczycie, co trafiłem. I jeszcze przypomnę, że robimy mój skład na Food Champions. On już powoli tak wygląda. Na razie Peter Crouch wygrywa, jeśli chodzi o pozycję bramkarza, więc chyba go kupię. Ale piszcie też inne swoje propozycje. Ja już nie gadam, bo pewnie chcecie zobaczyć te piki. Zapraszam do oglądania. Pierwszy składzie gotowy, na ikonę przepala mój traf Zatoce Ultimate, czyli Klausa. A nie wracajmy już do tych nagród za Food Champions. Może teraz zaczniemy jakby nową nadzieję z jakąś fajną nową ikoną trafioną. Tutaj mamy ekrany. Będzie 8-4. Dobra, drugi skład też gotowy, przepalam Milnera. Miałem go testować, ale w sumie mi jest niepotrzebny. Także na przepał. Z ostatnim składem mogą być problemy, jak tutaj nic nie odda. Wszyscy na live wierzą, że ta ikona odda. No w sumie nie wszyscy, bo tylko 53%, ale przymknijmy na to oko. Wszyscy w tym momencie wierzymy. Dobra, moja ikona jest już gotowa. Oczywiście odsłanianie, no bo czemu by nie? 3, 2, 1. Delektujmy się naszym pięknym trafem. Nie ma już posiadane, czy to nie jest ani Puskas. To chyba jedyna ikona, której nie mam. A czy którą mam? Zobaczmy od prawej strony. Czy będzie same prime znowu? To jest chyba Tytan. Nie, to jest prime. A, Tytan, Loro Blow. To dobrze mówiłem, ale... No raczej do składu nie będzie, ale przynajmniej coś grywalnego już. Win mówicie? Czy ja wiem? Mam lepszych SO. Kimpembe lepszy raczej, ale można potestować zawsze. Zobaczmy drugą kartę. Też Tytan, czy mi się zdaje? To jest Tytan. To jest Tytan. No właśnie. Nie, Prime Lam. Myślałem, że Tytan Lam, bo wiedziałem, że Lam, ale... Teoretycznie do składu Bayernu by się nadał. Szkoda, że nie Tytan. No i dobra, zobaczmy ostatnią. Czy odda ostatnia? Chyba Prime. Zanetti, Prime. To już nie mogli Toty wrzucić? Ja nie wiem, znowu nie oddało. Ile taki blon kosztuje? Sprawdzę, ile blon. Jak nie, to biorę lama. Nie no, blon 100 koła. Żarty sobie ze mnie robicie. Naprawdę to są jakieś żarty? No to ja sobie biorę lama do składu Bayernu, no co? Karta pewnie z 50 koła kosztuje, ale sobie weźmiemy. Także moja ikona jak zwykle oddała, czyli właśnie nie oddała. Mamy już u Krystiana też składzie gotowy, przepalamy Zielińskiego, Polaka, Rodaka. Mam nadzieję, że on nam przyniesie jakiś fajny traf z tej ikonki. No u mnie był dramat. Liczymy, że tutaj będzie coś lepszego. Aczkolwiek jak zobaczę tutaj dobrą kartę, w porównaniu z tym, że u mnie był najlepszy Laurent Blanc, Tytan, no to trochę będzie słabo. No ale dobra, próbujemy. Oczywiście z odsłanianiem. Ikonka poszła. Zobaczmy, bez jakichś powtórek, może od środka tym razem, od środka sobie zobaczmy. Chyba jest zwykła Prime. Thierry Henry Prime. I moim zdaniem mały win, small win. Jak dla mnie już nawet można powiedzieć, że delikatnie oddało. Zobaczmy teraz od prawej strony. Znowu chyba Prime. Co to jest za karta w ogóle? Larsson, jakie staty? On ma staty jak jakiś złoty Haaland normalnie. No dobra, ale może jeszcze ostatni. Ostatni, czy coś uratuje, czy będziemy musieli brać Auriego? Jakiś obrońca. To jest kto to? Rio Ferdinand? Dezai? Makelele Toty, okej. Nie wiem, Krystian, kogo potrzebujesz. Jak dla mnie ten Makelele jest średni. Ja bym na twoim miejscu brał tutaj Auriego Prime, ale przynajmniej masz dwie
w miarę jakoś grywalne karty. Powiedz tylko, kogo brać. Moim zdaniem coś nawet oddało, można by rzec. No ten Auri, no to jego równowaga to jest fatalna. Krystian, pisz kogo? Kto droższy? Chyba Auri, czekaj, już ci mówię. Wiem, że Makelele koło 100 iluś tysięcy kosztuje, a Auri... Auri 300 koła, a Makelele... Makelele 130. To Auriego. To bierzemy Auriego. Moim zdaniem, no można nim pograć, pobawić się jeszcze. Na pewno lepiej niż u mnie. Kolejny pik z ikoną, tym razem z odsłanianiem, znowu robimy. U Dawidoxa, u wspierającego. Oby coś fajnego wpadło. Powolutku będziemy. Podań, czekajcie, ja się zbliżę. Nie, tu jakieś chyba same prime są. 90 strzelania, 90 strzelania. Nie, no to 54. To jest jakiś, nie wiem, chyba prime Butragueño. Larson, Butragueño, Balak. No to słabo, niestety. Słabizna. Kogo bierzemy? Chyba Butragueño. Nie no, Balak to się do niczego nie nada. Butragueño. Dobra, weźmy może Butragueño. Napad masz, ale... Dobra, chyba że sam sobie... mogę wyjść. Dobra, to sam podejmiesz decyzję już na spokojnie, żeby tu... problemu żadnego nie było. Ale co mam powiedzieć, piki były jakie były, czyli praktycznie tak jak zawsze. No niestety był tylko ten Auri niby grywalny. No ja wziąłem Lama, ponieważ no kurde, jak będę robił skład Bayernu, to może się przyda, chociaż wątpię, bo to jest karta za 70 koła, to pewnie byle jaki toc będzie od niego lepszy. No ale co zrobić, mam nadzieję, że u was było lepiej, także zostawcie łapeczkę w górę dla zasięgu, jeśli film się podobał i widzimy się jutro oczywiście o 14:00, będzie klasyczny filmik. Siemanko. A nie, jeszcze czekajcie, bo odkryłem pewną, myślę, że ważną rzecz w kontekście rekompensaty kolejnej, czyli kolejnego błędu EA. Taka sytuacja, obstawiam, że na 99% będzie kolejna rekompensata, ponieważ, jak widzicie, mam język portugalski ustawiony. Przy każdej paczce jest opis normalnie po portugalsku. A przy paczce za 200 koła, której niedawno dopiero był błąd, że właśnie było napisane, znaczy nie było zaznaczone, że są to piki wypożyczone, dali opis po angielsku, czyli jakby wiedzą, że jest problem i myślę, że niedługo zadziałają. Tu macie porównanie, no jest to zdecydowanie, nie jest angielski, a tutaj opis jest już po angielsku, także ciekawa sytuacja. Zobaczcie, teraz naprawili już ten opis, czyli faktycznie jakby na szybko chcieli to usunąć. I jakby ten... już zobaczcie, już jest normalny opis po portugalsku, czy tam po tym języku. Także, no ciekawe rzeczy, to na pewno.